pani, także podzielę się z wami moim świadectwem. Ja jestem z Warszawy. W ogóle to nazywam się Piotrek, od kilku miesięcy jestem tutaj z wami. Bardzo mi tutaj jest dobrze i cieszę się, że mogę się podzielić świadectwem. Także jestem z Warszawy, pochodzę z Pragi Północ, takiej dzielnicy troszkę, która, że tak powiem, wychowuje ludzi w takim klimacie ciemności. I pochodzę z dość patologicznego domu. Jestem wychowany w biedzie i to też sprawiło, że dużo deficytów w moim życiu, że tak powiem, powstało. Ja jako człowiek po prostu wzrastający w tego rodzaju rzeczach, że tak powiem, szukałem szczęścia w swoim życiu. Ja pamiętam wiele takich chwil, gdzie nie było światła w naszym domu, gdzie musiałem odrabiać lekcje przy świeczkach, gdzie po prostu inne dzieci w szkole tam podstawowej miały jakieś książki i tak dalej. Ja pamiętam, czułem taki wstyd wiele razy, bo te dzieci miały, ja czułem taką presję przed nauczycielami, że ci nauczyciele w ogóle patrzyli na mnie i oczekiwali odpowiedzi. Mi było wstyd się przyznać, że ja nie mam pieniędzy, że ja nie pójdę na wycieczki, że ja nie będę tego miał, nie mam tego i po prostu ze względu na to powstało wiele takich deficytów. Ja jako młode dziecko, jako taki chłopak, miałem takiego kolegę. I z tym kolegą zaczęły się takie pierwsze w ogóle podróże nasze. Tam kradliśmy jakieś kwiatki w ogóle po klatkach i tak dalej. On miał takie fajne w ogóle podłoże, że miał taką wizję, że on ze mnie takiego zrobi w ogóle jakiegoś, nazwijmy to, gangstera w cudzysłowie. I my chodziliśmy, robiliśmy różne rzeczy. Kradliśmy tam, nie wiem, któregoś razu poszliśmy sobie tam nad Wisłę, ukradliśmy jakieś wędki ludziom i tak dalej. I tak w tym klimacie tak wzrastałem i tak przesiąkłem tym, tak? I miałem takie jakieś głębokie poczucie odrzucenia, tylko ja nie wiedziałem tak naprawdę, że to mam. Ze względu na to, że tak powiem, szukałem w swoim życiu jakichś zamienników. No i tak oto w szkole mojej średniej już zacząłem po prostu palić trawę i to było taką moją odskocznią. W ogóle przybrałem taką pozę takiego człowieka, taką bańkę, nawłopowałem coś w rodzaju takiego człowieka, któremu nic nie można zrobić, któremu po prostu w jakiś sposób on zewnętrznie stwarza jakieś pozory i tak chodziłem w tym, tak? W tym wszystkim była agresja, w ogóle nieprzebaczenie, uzależnienie też od pornografii, bardzo szybko to wszystko w ogóle mnie przesiąknęło i tak sobie otoczyłem. I w tym moim życiu, że tak powiem, uważałem się za człowieka wierzącego. W domu moim rodzinnym każdy mówi, że wierzy, wiadomo jak to w katolickiej rodzinie, chrzest, bierzmowanie. Akurat może do bierzmowania nie doszło, ale chrzest był. Bierzmowanie niepełne, ale w tym wszystkim, że tak powiem, ja byłem zaznajomiony z tym, co to znaczy teoretycznie wierzyć w Boga i co to znaczy być w tym religijnym systemie. Ja w ogóle kiedyś jeszcze jako młody chłopak rozstałem się z taką w ogóle dziewczyną i ta dziewczyna po prostu no, zostawiła mnie, nie było między nami fajnie, ona mnie zostawiła, ja byłem bardzo, bardzo z tego powodu załamany i pamiętam, chodziłem w ogóle do kościoła katolickiego i w tym kościele w ogóle zakładałem sobie taki sweterek, szedłem i w ogóle modliłem się i błagałem Boga, tak pamiętam, że to był taki jeden z największych w ogóle przepływów chyba mojej takiej tamtej wiary, bo modliłem się do Boga i mówiłem: Boże, Ty musisz mi dać, ja Ciebie błagam. Ja nie wiedziałem wtedy nic o ustanawianiu, o prawdziwej wierze i tak dalej, o obraniu od Boga, dlatego mówię: błagam Cię, Ty musisz mi dać i tak dalej. I tak oto poznałem moją żonę, Sylwię, z którym dzisiaj jesteśmy małżeństwem, tak? I powiem Wam tak, że ja zawsze wierzyłem. Ja w ogóle miałem tak, że rodzice mnie nauczyli takich w ogóle wyuczonych modlitw, jakiś tam Aniele Boży, Zdrowaś Marii i tak dalej. I się tak modliłem, co wierzyłem. I miałem gdzieś takie w ogóle taką chęć tego, żeby z tym Bogiem się spotykać. Tylko nie umiałem tak naprawdę, nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. Czyli jakiś przepływ wiary. Ja w ogóle uważałem, że jestem dobrym człowiekiem i uważałem, że moje życie w ogóle jest okej. Okay. Tam jak była jakaś kobieta bezdomna na jakiejś klatce schodowej, to ja z nią rozmawiałem, potem mnie zdenerwowała, to powiedziałem jej parę słów i tak uważałem się, że ogólnie jestem dobry i w porządku. Nie miałem zrozumienia. I miałem też taki moment w moim życiu, że miałem taką głęboką potrzebę kiedyś na patelni w Warszawie, kiedy była ewangelizacja, bo kościół uliczny tam, to taki człowiek powiedział, że jeżeli ty chcesz realnie się spotkać z Bogiem, jeżeli chcesz przyjść i przyznać się do Jezusa, to
to przyjdzie, ja się o ciebie pomodlę. Ja miałem tak w ogóle, że stałem i w pewnym sensie była opresja nad tym, ale mówię, muszę się przyznać do tego Jezusa. I zawsze miałem tak, że chciałem się przyznawać do tej wiary. Zawsze chciałem mówić o Jezusie, tak jak umiałem, gdzieś broniłem tej wiary. I w tym wszystkim, że tak powiem, w tych wszystkich półprawdach, może nawet nieprawdach, żyłem przez dłuższy czas. Do momentu, w którym wyjechaliśmy w ogóle z Polski, to już był taki gdzieś etap, gdzie już nam się tutaj nie podobało. Tak naprawdę gdzieś my byliśmy takimi ludźmi zawsze, że szukaliśmy w ogóle relacji. I trochę nie pasowaliśmy do tego świata, bo zawsze gdzieś my wychodziliśmy z inicjatywą, a że tak powiem, źle się to kończyło. I gdzieś ludzie nas po prostu, my czasami też ludzi, ale nie znajdowaliśmy prawdziwych przyjaciół w tym świecie. I w momencie przeprowadzenia się właśnie do Anglii, że tak powiem, się wszystko posypało. Te wszystkie narkotyki, te wszystkie mefedrony, te różne struktury nasze, w których byliśmy, one po prostu, że tak powiem, osiągnęły kres. I my się rozstaliśmy. Rozstaliśmy się, nie byliśmy razem przez jakiś czas i było źle. Ja pamiętam taki moment też, jak ja poszedłem w ogóle w takie zaciszne tam miejsce, no tam po prostu gdzieś obok parku i modliłem się Jezu i mówię tak, w Jezu zostaliśmy Ty i ja sami. Ty i ja zostaliśmy sami i teraz nie mam już nikogo, nie mam nic, ale mam Ciebie. Tak naprawdę nie było tam w tamtym momencie też ludzi, którzy byli ze mną. To był w ogóle dla mnie też taki okres w ogóle takiego szoku. Ja w ogóle byłem załamany naprawdę, bo to w ogóle była taka opresja demoniczna nade mną, że szok. Ja w ogóle no, byłem zeschizowany strasznie. I potrzebowałem pomocy. Potem jakoś tak się stało, żeśmy się razem zeszli i po prostu, że tak powiem, mieliśmy pewne sprawy przeciwko sobie. No i te sprawy, że tak powiem, nie umiały być załatwione tak naprawdę w takiej zwykłej strukturze ludzkiej. Bo ja miałem coś przeciwko niej, ona miała coś przeciwko mnie. I tak naprawdę to nieprzebaczenie było tak mocne, że to w takich już, że tak powiem, na co dzień sytuacjach standardowych to wychodziło. Nie umieliśmy już po prostu w tym żyć. I przyszedł taki moment, bo my ogólnie mieszkaliśmy tam właśnie i wynajmowaliśmy tam pokoje. Mieszkał z nami taki chłopak. Nieważne, co ten chłopak tam coś zrobił, ale on znał takiego człowieka, który po prostu realnie spotkał Jezusa, no i on po prostu nawrócił się. I on taką miał grupę domową właśnie tam w Anglii, tak? W Liverpool mieszkaliśmy dokładnie. No i moja żona napisała do tego człowieka, bo on był tak pastorem tego chłopaka, który zrobił taką niemiłą rzecz tam u nas w domu, tak trochę w odwecie. I doszło do tego, że spotkała się z tym człowiekiem. No i spotykając się drugi raz w ogóle, miałem takie wrażenie i to właśnie tak, zawsze jest to właśnie struktura, jak ja głoszę Ewangelię, bo to taki w ogóle punkt zapłonowy, od czego w ogóle to się wszystko zaczęło. Ona poszła na to drugie spotkanie, jeszcze wcześniej byliśmy na takich krótkim po prostu pobycie w Polsce, wszystko było normalnie, dalej takie samo życie, to samo myślenie. I kiedy ona była na tym drugim spotkaniu, to po tym drugim spotkaniu ona usłyszała taki wewnętrzny głos. Wyżyć to przez okno, bo ona zawsze chowała sobie tam różne substancje psychoaktywne. I w tym momencie, kiedy usłyszała ten głos, to wyrzuciła. I to był taki w ogóle zwrot. Ona poszła za głosem i uważam, że to też właśnie dzięki temu w ogóle to wszystko się zaczęło. I na pewno, gdyby nie, to też były sytuacje, ale to był moment zapłonowy. I wróciła do domu i mówi do mnie tak. Mówi, Bóg do mnie powiedział, że już nie paliła. Miałem takie wewnętrzne przekonanie, już tego nie robię. I ja mówię, okej, to ja też nie. Ale ze względu na to, że paliłem od rana do wieczora i tak naprawdę bez tego nie mogłem funkcjonować, nie mogłem wstawać z rana, nie umiałem po prostu, to po kilku dniach mówię, okej, no, chyba nie wytrzymam, chyba muszę zapalić. I pamiętam też, taka Boża mądrość przez moją żonę się objawiła, bo powiedziała wtedy, okej, mówi, jak chcesz, twoja sprawa. I tak mnie zostawiła z takim, bo tak to miałbym powód przynajmniej, żeby powiedzieć coś i powiedzieć, kurczę, no nie no, pokłóciła się ze mną, muszę się uspokoić, a tak powiedziała, jak chcesz. Czyli decyzja została u mnie. Ja pamiętam jeszcze wcześniej w ogóle, przed tym w ogóle głosem, kiedy ona usłyszała ten głos, to ja miałem takie w ogóle schematy, że przyprowadzałem tych swoich kolegów, którzy ze mną mieszkali, bo my tam mieszkaliśmy w tym domu, paliliśmy sobie tam,
robiliśmy sobie różne tego rodzaju rzeczy, imprezy. I pamiętam, że ja w ogóle miałem taką też modlitwę do Najświętszej Rany Jezusa. Ja się tą modlitwą, myślałem, że taka Najświętsza to jest w ogóle modlitwa. Ja się tą modlitwą modliłem, miałem taką książeczkę, bo wcześniej jeszcze w ogóle była fascynacja, jeszcze jak byliśmy w Polsce, to mieliśmy taką znajomą i ona tam jakaś w ogóle, siostra Faustyna, jakiś ten w ogóle. Ja taki byłem w ogóle fascynat tego, że w ogóle są cuda Maryjne. Ja tak patrzę i mówię, wow, mówię, kurczę, Maria się objawia, mówię, wspaniale, mówię, co to w ogóle, niesamowite. I nie wiedziałem w ogóle tak naprawdę, o co chodzi. No i tak przyprowadzałem tych kolegów w różnym stanie, ale oni się ze mną modlili ogólnie. No i tak mówiłem, że lepiej się pomodlić w ogóle najarany, czy tam w jakimś różnym stanie, niż w ogóle się nie pomodlić. I w tym momencie, tak myślałem, takie mam podejście wtedy. I w tym momencie, kiedy ona wróciła do domu i powiedziała mi, że już nie palę, podjęła się decyzja, zaczęła się walka, tylko że w pewnym sensie nie miałem narzędzi na to, że tak powiem, od dzieciństwa miałem problemy z pewnego rodzaju opresjami psychicznymi. Miałem coś takiego jak nerwice natręst. I to w ogóle taka opresja na głowę, która po prostu naprawdę niszczyła moje życie. Takie to było wyżerające. Ja, że tak powiem, przybierałem taką zewnętrzną formę, że wszystko jest okej, że jest w ogóle fajnie, super, ale wewnętrznie tak naprawdę byłem wrakiem człowieka. I to po prostu w moim życiu zniszczyło wiele, dlatego też dzisiaj to było fajne słowo, że pięciokrotnie diabeł ma mi oddać. Także super, trochę zostało naniszczone, także dużo mam do wzięcia. I po prostu my zaczęliśmy realnie po prostu angażować się. Ja zostałem z tą chorobą i ja nie umiałem po prostu wziąć tego od siebie, klękałem, wziąć jakby odebrać tego uzdrowienia. Ja klękałem po prostu na kolana i mówiłem, Jezu, ja nie mam siły, no nie daję rady, bo tak, zostawiłem wszystkie narkotyki, wszystkie dragi, nie miałem już tak naprawdę punktu oparcia jakby takiego, którego się nauczyłem. No i że tak powiem, zostałem w pewnym sensie bez niczego. Zostałem z Chrystusem, ale nie umiałem jakby tego odebrać. I w ogóle moja walka o uzdrowienie rozpoczęła się od tego, że w ogóle mieszkał u nas taki chłopak i jego mama przywiozła takie materiały. Ona miała w ogóle cały w ogóle zbiór książek. I tam było w ogóle, tam był Kenneth Hagin, tam był John Austin, tam były różnego rodzaju materiały. I ja zacząłem te materiały czytać. I pamiętam takim w ogóle momentem zwrotnym w moim w ogóle odbiorze uzdrowienia był materiał Johna Austina, Prawda Cię wyzwoli. I ja mówię, wow, mówię, to są tacy ludzie, mówię, to tak można, mówię, to Bóg jest żywy, mówię, to jest nadzieja dla mnie, to super w ogóle, jak to się w ogóle fajnie, nie? I zacząłem w ogóle taką determinację jakby weszła do mojego życia, że ja w ogóle, bo ja miałem zawsze takie pragnienie, że mówię, kurczę, mówię, po co ja się nawróciłem, żeby co, tak żyć sobie i tak sobie po prostu funkcjonować? Ja mówię, nie, mówię, tak nie może być w moim życiu. Mówię, wolę, kurczę, całe życie, oczywiście tak nie będzie, ale tak wtedy mówię, wolę całe życie modlić się o ludzi, nawet nie wiem, bez skutku, ale przynajmniej próbować. Więc tak próbowałem z tymi książkami, czytałem co to nowe materiały. I pamiętam, byliśmy też na takiej konferencji, się nazywała Last Reformation i to tam ten Torben prowadzi. I tam w ogóle gdzieś tak poszliśmy i troszkę się tak zreaktywowaliśmy. Zaczęliśmy się modlić w ogóle pierwszy raz o ludzi, o uzdrowienie. Tam zobaczyliśmy, że Bóg działa. Ja w ogóle pomodliłem się o takiego człowieka. Ten człowiek w ogóle upadł pod mocą Bożą. Ja mówię, wow, w ogóle ja mam w ogóle Bożego Ducha, nie? W ogóle rada, bo ja się mówię, to mój mąż, w ogóle super, nie? I to była taka, to mnie tak zreaktywowało. I wiem, że w ogóle właśnie doświadczenie i takie cuda, których doświadczamy, to jest taki moment, w którym jakby utwierdzamy się w tym, że to jest niesamowite. I więc jakby w tej reaktywacji zaczęliśmy też chodzić na ulicę, zaczęliśmy gdzieś bardziej się udzielać, tam po prostu angażować w pewne rzeczy i też to angażowanie takie nasze pozwoliło nam w pewien sposób stanąć w takim miejscu odpowiedzialności, że my nauczyliśmy się w pewnym sensie odpowiadać za to, co tam jest, tak jakby współbudowaliśmy tamtą wspólnotę. I po prostu rozwijaliśmy się, tak? Także ta choroba wracała, odchodziła, jakby ja przedzierałem się przez to cały czas, nie umiałem tego utrzymać, nie znałem narzędzi. I, że tak powiem, też oglądałem już też tutaj Kościół Mocy, oglądałem Artura. Kiedyś nawet muszę przyznać, że się zgorszyłem jedną rzeczą.
Ale po czasie przekonałem się i chciałem właśnie powiedzieć, że zrozumiałem tutaj też w tym Kościele Mocy, zrozumiałem wiele rzeczy, bo jakby w takiej strukturze nauczyłem się funkcjonować i zrozumiałem, że takie rzeczy w ogóle zewnętrzne, wiele w ogóle jakby w chrześcijaństwie jest takich rzeczy zewnętrznych, na które ludzie patrzą i oceniają tak naprawdę po okładce, nie znając w ogóle ludzi, nie? Ja zobaczyłem, że w moim życiu rzeczywiście tak było, że ja używałem takich słów, chwała Bogu, aleluja i tak dalej, wysyłałem różne wersety i tak dalej, i ja taki się czułem wtedy taki bardziej duchowy. Ale to niczego w ogóle nie przynosiło, nie? To takie było po prostu zewnętrzne i to jest właśnie, ja tutaj zrozumiałem też w tym Kościele, że w ogóle zrozumiałem, czym jest religia, że... Bo ja tak też sobie myślałem, gdzieś taki może być odbiór, wielu ludzi może odbierać, że o kurczę, w tym Kościele Mocy to się tylko mówi religia, humanizm i wszyscy w ogóle religia, ale rzeczywiście tak jest, że w ogóle religia, ja zrozumiałem, że jest najgorszym wrogiem moim. Bo religia jest takim miejscem, w którym wydaje ci się, że coś już jest, coś już masz, już wszystko wiesz, jesteś parę lat w służbie, coś się nauczyłeś, a tak naprawdę stoisz w miejscu i robisz coś, a nie ma w tym niczego. Ja też to gdzieś zrozumiałem, że ja pragnę życia. Ja takim byłem zawsze człowiekiem, który chciał się konfrontować z prawdą. Ja mówię tak, jeżeli jakieś rzeczy są ze mnie, no to ja wtedy, to one przetrwają, w sensie ze mnie, które są prawdziwe we mnie, rzeczy od Boga. To mówię, przetrwają, nic mi nie ucieknie tutaj, przyjdę. Ja tak na początku byłem takim obserwatorem, przyszedłem, bo ja słuchałem, mnie to fascynowało, to co Artur mówił. Ja mówię, wow, bo to taka kompilacja w pigułce tych wszystkich w ogóle nauczeń, tych wszystkich książek. I mnie to pasjonowało w ogóle, jakby w pewnym sensie wzorowałem się na tym. I ja zrozumiałem, że po prostu ten schemat religijny, w którym ja byłem, to jest po prostu pusta rzecz. Ja tego nie chcę. Ja miałem taką też odwagę, bo to trzeba mieć odwagę, żeby przyjść i powiedzieć do siebie, że słuchaj, no jednak nie jesteś tak, jak myślisz, jednak to, co robisz, nie jest prawdą. I to jest trudne dla ludzi. I to dla mnie też w pewnym sensie było trudne, chociaż mi się wydaje, że część tych tematów już wcześniej przerobiłem. I też jakby w momencie tego w ogóle lockdownu, tam gdzie byliśmy, no to też i Kościół tam został zamknięty. No i my tak gdzieś tak stanęliśmy, tak nie chciałbym w ogóle jakby się w to rozwodzić, ale o co mi chodzi, że stanęliśmy w takim miejscu prawdy, że ja też takie słowo dostałem od Boga, żebyś nigdy nie zrezygnował ze stanowiska, które masz. I ja w ogóle mocno trzymałem i to w ogóle mnie mocno zbudowało. I tak taką drogę przechodząc po prostu jesteśmy dzisiaj tutaj i w ogóle muszę powiedzieć, że bardzo mi jest tutaj dobrze i że to jest w ogóle mój dom teraz, bo miałem też taki moment przejściowy, że gdzieś tak musiałem się zasymilować z otoczeniem, że tak powiem. Ale dzisiaj to jest już mój dom i czuję, że po prostu tutaj są ludzie prawdziwi i że tak powiem, tak jak kiedyś powiedziałem, wolę, żeby ktoś powiedział prawdę bez jakichś po prostu religijnych ogródek, niż, że tak powiem, z napompowanym balonem tych wszystkich kłamstw być. Także, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że Kościół Mocy to jest wspaniałe miejsce i że można tutaj odnaleźć swój dom, że wcale tutaj nie jest tak, jak piszą, że to nie jest żadne zwiedzenie, bo ja przeanalizowałem bardzo wiele miejsc, w sensie wiele też książek przeczytałem i ludzie są tutaj wspaniali. Jeżeli chcesz tutaj przyjść i odebrać swoje uzdrowienie, to cię zapraszam, bo wiedz, że możesz, że można, że Jezus jest żywy i że tutaj są prawdziwi czciciele Boga. I ja w ogóle cenię, kocham to też, jak tutaj słyszę właśnie, że Kościół po prostu jest otwarty, tutaj nie ma kurczę żadnych w ogóle limitów i tak dalej, nieważne. Ale cieszę się, tak spotkaliśmy Boga, dziękuję.